Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu, moim gościem jest Tomasz Siemoniak. poseł Platformy Obywatelskiej, były minister obrony. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Y Dzisiejsza Rzeczpospolita, w dzisiejszej Rzeczpospolitej bardzo chyba ciekawy sondaż, szczególnie z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej. Mianowicie porównuje on, jak zachowują się wyborcy umownie mówiąc z tej strony antypisowskiej, w zależności od tego, czy wśród badanych partii jest ruch Roberta Biedronia, czyli wiosna Biedronia, czy też tej partii nie ma. No i z tego sondażu wynika, że gdyby nie pojawiła się wiosna Biedronia, to na Platformę Obywatelską głosowałoby, mówimy cały czas o sondażu oczywiście, 27,4% głosów, potem PSL 6,8%. Sojusz Lewicy Demokratycznej 63, czyli gdyby to sumować, to wyszłoby mniej więcej tyle, co ma zjednoczona prawica, czyli 37. Ale w sytuacji, kiedy się już Wiosna Biedronia pojawia w badaniu, to platforma znacząco traci, bo tylko 21% głosów. No, rozumiem, że ten sondaż, inne sondaże wyraźnie pokazują, że jeśli odpływ elektoratu występuje do Partii Biedronia, to to jest odpływ z platformy. W ciągu tego tygodnia było kilka sondaży, w zeszłym tygodniu też dla jednej ze stacji radiowych, gdzie te proporcje były inne. Projekt Roberta Biedronia ma taki miodowy miesiąc, gdzie sondaże są pewnie wyższe i, i tyle. A w tym konkretnym sondażu wszyscy składają się na ten hipotetyczny wynik no partii Roberta się Biedronia. Tak, ale PiS też tam troszkę mniej ma. I Platforma, jako największa partia, która ma około 30%, pewnie ten, ten procent tutaj jest największy. Natomiast ja generalnie uważam, co do sondaży w tym momencie, że za dużo się dzieje w polskiej polityce. Bo z jednej strony afera Jarosława Kaczyńskiego srebrnej, z drugiej strony nasze rozmowy koalicyjne. Z trzeciej, właśnie nowy projekt Roberta Biedronia. Więc ja bardzo spokojnie podchodzę do tych sondaży i zobaczymy. Zawsze pierwszą analizą, którą robię przy każdym sondażu, jest to, czy opozycja, a do niej zaliczam także projekt Wiosna, ma szansę wygrać z pisem i jego potencjalnymi sojusznikami. Jeśli tak jest, to uważam, że to jest dobry znak, a reszta już w ręku wyborców zawsze będzie. tak? Jednak nie a jesteśmy skur się, skur się krajem prawnych sondaży. Raczej nie, więc to jest zawsze efekt jakiejś bardzo dużej dynamiki. Pracownie badawcze są sprawne, ale, ale dynamika polityczna u nas jest tak duża, że trudno jest cokolwiek przewidzieć. Pamiętam, że tylko jedna pracownia przewidziała wygraną Rafała Trzaskowskiego w pierwszej turze, więc to oznacza, że jeszcze dużo się będzie bardzo działo. A skąd się pańskim zdaniem bierze, no jeśli wierzyć sondażom? Oczywiście przy wszystkich zastrzeżeniach, w tym sceptycyzmie potrzebnym, ale jednak kilka ostatnich pokazuje poparcie dla tej nowej inicjatywy na poziomie kilkunastu punktów procentowych przynajmniej teraz tak to jest oczywiście zobaczymy jak będzie dalej ale skąd się pańskim zdaniem bierze to dosyć wysokie na razie przynajmniej poparcie Efekt świeżości to na pewno, I, i ja mówię o tym z. To takim, może zniechęcenia tą opozycją, która ale jest. Ale pamiętamy wiele, ja pamiętam y, też y, właściwie od lat 90. Y, takie y, pierwsze sondaże danej partii, gdzie wyborcy czy sondażowani dają y, pewien kredyt zaufania. Myślę, że to jest y, y, jakby pierwsza sprawa, a druga jednak y, pewien kryzys obozu lewicy. Kryzys poparcia dla lewicy, i myślę, że wielu wyborców może widzieć w Robercie Biedroniu przywódcę obozu lewicowego. Zobaczymy. Następne sondaże pokażą, czy to jest bardziej trwała tendencja, czy mniej. Ja uważam, że tutaj też, tak jak mówiłem, jest taki miodowy miesiąc, to, to w, w tempie naszej polityki się w taki miodowy tydzień pewnie obraca. Robert Biedroń musi się liczyć też z tym, że będzie pytany, rozliczany z obietnic, które złożył, i wyborcy będą coraz bardziej się interesować tymi obietnicami. A tu wyraźnie widać, że jak jeden z tygodników podliczył dwie miliardów złotych, no piechotą nie chodzi. No gdzieś te pieniądze trzeba znaleźć i wyborcy, zwłaszcza wyborcy Platformy Obywatelskiej, no będą tu bardzo dociekliwi w dowiadywaniu się, skąd pieniądze na różne rzeczy. A czy to nie jest tak, bo wszystkie sondaże też pokazują, sondaże zaufania w tym przypadku do osób, że największym pewnie problemem, każdy ma inne, ale największym pewnie problemem Platformy Obywatelskiej jest niski stopień zaufania do Grzegorza Schetyny. Krót Mówiąc, że o ile współczesna polityka rządzi się przede wszystkim walkami na osobowości, na charaktery, na osoby, to akurat pod tym, z tego punktu widzenia platforma ma podstawowy problem, że ma lidera, który cieszy się tak niskim zaufaniem, i w tym sensie nowa inicjatywa na to odpowiada. Na tej zasadzie można by też skomentować. Pis, tak, bo przecież prezes y, zwykle jest y, niekwestionowanym liderem tych rankingów y, y, braku nieufności, polityka się bardzo zmieniła, polityka bardziej się opiera na poszczególnych osobach i y, ja uważam, że to nie jest wcale ani dla pisła, ani dla platformy jakiś istotny problem. Proszę zobaczyć y, na wyniki wyborów samorządowych. To, to był taki miernik. No, Rafał Trzaskowski, którego wysunął właśnie to był jakby inicjatywa Grzegorza Schetyny, zdecydowanie wygrał wybory w Warszawie podobnie jak inni kandydaci. Prezes y, też y, Potrafi tak działać, czy potrafił tak działać, dziś jest niewątpliwie jakoś na pierwszym planie, że w 2015 roku wysunął Andrzeja Dudę na prezydenta, zwycięskiego kandydata, a potem panią Beatę Szydło. Więc ja uważam, że takie krytykowanie czy PiS-u, czy, czy Platformy, że niby lider zły, jest, jest Japowe, bo ocenia się to po wynikach wyborów po prostu. A na jakim etapie jest? tworzenie koalicji europejskiej, czyli wspólnej koalicji wszystkich sił opozycyjnych, jak rozumiem, z oprócz wiosny Biedronia, czyli tych, które miałyby stanąć do walki z pisem w czasie kampanii do Parlamentu Europejskiego. No, trwają rozmowy. Sądzę, że po takim spowolnieniu tych rozmów z przyczyn obiektywnych styczeń był... Smutnym styczniem w polskiej polityce mówię o zabójstwie prezydenta Gdańska, co zatrzymało różne działania polityczne, że te rozmowy idą w kierunku finału i to, co słyszymy od koleżanek kolegów z PSL-u, mocny impuls w postaci deklaracji o koalicji europejskiej byłych premierów Ministrów Zagranicznych, to pokazuje, że pozytywny finał jest bliski, ale nie należy niczego uprzedzać, nie należy przyspieszać. Myślę, że wszyscy także czytając różne sondaże, pamiętam sondaż z zeszłego tygodnia, gdzie. Wspólny start platformy PSL-u nowoczesnej SLD dawał zdecydowane zwycięstwo nadpisem w wyborach europejskich. No to wszyscy to czytają, i wyborcy i liderzy, i mam nadzieję, że ten egzamin z odpowiedzialności wszyscy zdamy, a nasza odpowiedzialność platformy największa. I Grzegorz Schetyna jest bardzo skupiony na tych rozmowach i ufam, że rezultaty będą pozytywne. Pan poseł wspomniał o aferze dotyczącej Srebrnej. To jest oczywiście spór, czy tam jest afera, czy jej nie ma. Zdaniem prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który udzielił wywiadu tygodnikowi sieci, który się ukazał dzisiaj, który się właśnie dzisiaj ukazał, nie ma mowy o żadnej aferze i prezes Kaczyński mówi tak. Za bezczelną manipulację uznaje twierdzenie, że ta sprawa ma cokolwiek wspólnego z artykułem 24 ustawy o partiach politycznych, która zakazuje im działalności gospodarczej. Dlaczego to manipulacja? Bo nie ma żadnych relacji finansowych pomiędzy fundacją a partią. Żadnych. To są dwie oddzielne instytucje. Więc rzeczywiście powstaje pytanie, gdzie tu jest właściwie afera? Media i opinia publiczna żyją tym od dwóch tygodni, więc takie dobre są poczucie prezesa chyba jest mocno na wyrost i... Spodziewano się, że ten dzisiejszy wywiad, zapowiadany jako przez panią rzecznik Mazurek, jako miłe zaskoczenie, nie wiem, gdzie tam jest to miłe zaskoczenie, że on cokolwiek wyjaśni, a nie wyjaśnia tak naprawdę niczego. Bo pytanie pierwsze, czy poseł zawodowy może prowadzić działalność gospodarczą, której no, tam będę nie ujawnia w ogóle w oświadczeniach majątkowych, jest kwestia pana prezesa Kujdy. Od kilku dni Polska żyje informacją, że współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa. Tu w wywiadzie rozumiem, że to może jakieś względy terminu druku, ale słowa y, o tym nie masz. Y, wierzyć się nie chce, że prezes o tym wcześniej nie wiedział. No Były oświadczenia no i... akurat Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Baty Mazurek, że PiS nie wiedział ani prezes Karzyński, nie wiedział o przeszłości pana Kazimierza Kuidy. Ja powiem tak. Można oczywiście oświadczać, że sprawa nie dotyczy pisu, ale dotyczy... Prezesa PiSu, a to jest partia wodzowska, gdzie o wszystkim decyduje prezes. W związku z czym e, mówienie, że to nie jest sprawa PiSu, w ogóle nie wytrzymuje najdrobniejszej krytyki. I widać, jak bardzo przez te dwa tygodnie PiS jest pogubiony. Bo najpierw mówiono, że to jest laurka, że dziękują za te publikacje, potem grożono sądem. Teraz jest to przedstawiane jako jakiś konflikt rodzinny, gdzie z jednej strony e, austriacki Zięć kuzyna chce tutaj jakoś funkcjonować i się dorobić. Z drugiej strony prezes chciałby zbudować wieżowce dla instytutu. No tak, ale, ale właśnie cała ta sprawa pokazuje, jak dziwna jest w polska polityka, bo tej, gdyby tak ten kurz opadł i gdyby tak się zapytać, co jest tak naprawdę istotnym punktem, to ta, ta opowieść też się zmienia, bo zaczęło się od tego, że rzekomo największym, największą ofera polega na tym, że prezes w ogóle został na grany. Potem afera miała polegać na tym, że tutaj naruszono jakieś prawo. Na razie nikt nie wskazał, na czym ona polega. A teraz afera dotyczy tego, czy pan Kazimierz Kujda, wszystko wskazuje na to, że faktycznie był tajnym współpracownikiem Służb Bezpieczeństwa. No bo odsłaniają się tutaj kolejne piętra tej sprawy i te piętra pokazują, jak w głębokiej hipokryzji tkwi kierownictwo PiSu i prezes Kaczyński, bo Starają się pokazywać jako taka partia totalnej uczciwości, która jest zdala od wszelkich biznesów i zajmuje się tylko losem zwykłych ludzi. To jednak, jakkolwiek oceniać pod względem prawnym dywagację prezesa z austriackim deweloperem, kilkanaście rozmów, faktyczne kierowanie działalnością spółki, to wynika bardzo wyraźnie, to prezes mówi. Prezes mówi, chce iść do sądu i, i słyszeliśmy na nagraniu i zeznać, że te prace zostały wykonane, czy też sprawa... Ale no, jest z tym, tym nagadnionego? To znaczy, jak się wsłuchać w tę rozmowę, no to ona jest, też daje pewnego rodzaju świadectwo uczciwości samego Piotrza ja Kaczyńskiego. On uważam, do sądu... Ja uważam i sądzę, że bardzo wielu wyborców PiSu też ma takie zdanie, że chciałoby wiedzieć wcześniej, że prezes partii, na którą głosują, prowadzi ożywioną działalność gospodarczą, tak jak był ruch Janusza Palikota, wszyscy wiedzieli, że to wybitny biznesmen, i wszystko było na stole. Tu w tym przypadku kontrast między taką, takim mówieniem o sięganiu do głębokich kieszeni, nakładaniem różnych podatków na bogatych ludzi, a zaangażowaniem prezesa w takie projekty jest bardzo duży. Tak samo jak w przypadku pana kujdy, jeśli się mówi, że wszystko, co 89 to układ, agenci, postkomuniści i tak dalej, a prawą ręką biznesową prezesa jest, jak wskazują wszystkie znaki na niebie i ziemi, były agendę SB, to bardzo to podważa tę taką linię PiSu. I ja uważam, że to jest taka sprawa, która tydzień po tygodniu będzie coraz trudniejsza dla PiSu i bardzo trudno jest to wszystko tłumaczyć. Mówienie, że to nie problem z panem Kujdą, albo że to jest jakiś problem rodzinny, no nie wytrzymuje najdrobniejszej krytyki. Bo zobaczymy, jednak... zobaczymy, zobaczymy, jak ta, jak, ta, jak ta sprawa się rozwinie. Jeszcze chciałem, bo mamy niedużo czasu, zapytać o rzecz ostatnią. W środę zaczyna się w Warszawie dwudniowa konferencja dotycząca Iranu. Wiadomo, że będzie na niej wiceprezydent Stanów Zjednoczonych i premier Izraela. No natomiast, co do pozostałych uczestników wiedza jest, bym powiedział, bardzo ograniczona. Co pan sądzi na temat tej konferencji i jej, że tak powiem, celów i sensu? Ona oficjalnie nie jest na temat Iranu, tylko na temat pokoju na Bliskim Wschodzie. No oficjalnie tak, ale, ale faktycznie w oczywisty sposób. Dwie rzeczy tutaj powiem. Pierwsza taka bardzo źle przyjąłem to, że dowiedzieliśmy się ze Stanów Zjednoczonych, że taka konferencja w Warszawie się odbywa, bo oni pierwsi powiedzieli sekretarz stanu, pan Pompeo, zanim nasze władze cokolwiek zrobiły. I druga sprawa, mimo różnych prób wypowiedzi spraw zagranicznych, premiera, ja nie widzę jaki jest interes Polski w tym oczekiwaniu no, jeszcze... to właśnie silną pozycję Polski, że... czy tu, czy yy, spotkanie. Trumpa z przywódcą Korei w Singapurze pokazało silną pozycję Singapuru? Nie. więc yy, oczeki Tylko po prostu, że to jest dobre, wygodne miejsce dla, dla różnych osób. Yy, więc yy, ja bym oczekiwał, że premier czy ministerstwa zagranicznych wyraźnie powiedzą, jaki jest interes Polski, skoro podejmujemy takie działanie, które wystawia nas na rozmaite ryzyka. I tu musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Moje dziękuję poświęce, bardzo był Tomasz Osiśmian, były minister obrony, poseł Platformy Obywatelskiej.